Kamil Sulima, prawdziwy legionista. Kamil Sulima, legend. Wojskowa mądrość, spryt, inteligencja. Kamil Sulima, który nigdy nie zaprzepaszcza okazji. Wchodził na salę bez rozgrzewki, paczka z góry i rzut za trzy. Kobe Bryant z ochoty. Niektórzy mówią, że to mój drugi syn. Kamil Sulima, wierność. Kamil Sulima, żywa legenda Legii. Kamil Sulima, fun. Some of the players convinced Anthony Bean and one of the other players, that foreigners, that if they go to a certain sports store and they say the name Kamil Sulima, they will get a 50% off from shoes. And they went there to a sports store and they just said, Kamil Sulima sent us, we need a discount. But the funny part is that they did get a discount after all. Kamil Sulima, najlepsze kebaby w Warszawie. Kiedyś Kamil i nasi koledzy z drużyny poszli zjeść do jednego z pobliskich kebabów. No i wchodząc do tego kebaba, właściciel zobaczył Kamila i zrobił: o, Kamil, mój przyjacielu! The first one to teach me Polish words, good or bad, he's just always, you know, active, and he's my broczaku. Kamil is just a really fun guy to be around from the beginning. You know, I came in as one of the first foreigners on the team in a long time. And even if he doesn't speak lots of English, he's been always trying to, I know, he's always making jokes or playing around or trying to teach me some Polish, which is kind of difficult, but he's always trying to teach me something new every day or messing around with, I'm a rookie for him. So he's messing around with my shoes or stuff like that. He's just a really fun guy to be around, both on the court and off the court. Kamila przyjście do Legii odbywało się trochę na raty. Kilka razy robiliśmy kilka podejść i z różnych powodów to nie wychodziło, ale gdzieś tam chyba przekonanie było silne i we mnie, i w Kamilu, i że do tego transferu dojdzie. Miał kilku menadżerów u nas wewnętrznie w klubu, których teraz bardzo serdecznie pozdrawiam, którzy doprowadzili do tego transferu. Kamil jako jeden z nielicznych w trudnych czasach w 2003 roku pozostał z zespołem do końca, kiedy ten spadał z Ekstraklasy. To dla mnie taki symbol lojalności, no i prawdziwego legionisty. Drogi Kamilu, dopiero wchodzisz w swój prime time, także... Życzę Ci tego, żebyś dalej miał tą pogodę ducha i lekkość w grze, jaką masz, i żebyś dalej grał w Legii, żeby cieszyła Cię koszykówka. No bo więcej było takich graczy, twardych z charakterem. Kamil Sulima, wszystkiego najlepszego. Kolejnych 250 meczów w barwach Legii, kolejnych trójek i czekamy na ten mistrzowski tytuł. Kamil, ogromne gratulacje z okazji 250 meczów dla Legii. To wielka sprawa zarówno na pewno dla Ciebie, jak i dla całego naszego klubu. Cieszę się, że 18 lat temu wywalczyłeś awans, rok temu również udało się po powrocie do klubu to zrobić. Wielki szacunek i cieszę się, że jesteś z nami, że mam nadzieję, że będziesz w Legii jak najdłużej. 250 spotkań w Legii to jest kawałek historii. Życzę Ci kolejnych udanych sezonów, kolejnych występów z Elką na piersi, no i żebyś grał jak najdłużej, bo to jest na pewno Twoim marzeniem.